zaczynamy pracę nad tym, żeby wdrożyć nowe kierunki. Marek Jarmowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika Paweł Przybyłek, wicestarosta powiatu nidzickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie szkoły z powiatu nidzickiego w czubie rankingu perspektyw. Powiedzmy, które to szkoły? Liceum ogólnokształcące, które zajęło 13 miejsce w województwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca, gdyż rywalizacja na poziomie liceów jest bardzo wysoka. To jest bardzo wysokie miejsce. Druga szkoła to technikum, które zajęło trzecie miejsce, zaszczytne miejsce. To bardzo duży skok tej szkoły w ostatnim czasie, ale to jest zasługa grona pedagogicznego i uczniów. A to jest tak, że Państwo sami dostali się do informacji, czy oni do Was zaczęli dzwonić, mówić, słuchajcie, a spójrzcie tam do rankingu perspektyw. Dyrektorzy zgłosili swoje... Czyli sami się chwalili już. Chwalili się, bo to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w tym roku, gdy jest bardzo duża walka o ucznia i będziemy rywalizować ze szkołami, które są w dużych miastach, a nie ukrywam, że bardzo zależy nam na tym, żeby mieć jak najwięcej uczniów w naszych szkołach. A jest trochę tak, że w takich mniejszych ośrodkach miejskich jest lepszy kontakt między uczniem, nauczycielem czy między rodzicem? Ten rodzic też jest bardziej aktywny niż w większych miastach? Oczywiście, że tak. Mamy rodziców zaangażowanych, którzy zawsze włączają się w pracy jednostek. Jeżeli jest potrzeba jakiegoś zaangażowania rodziców, to oni zawsze są, także na nich zawsze możemy liczyć. A jest trochę w ten sposób, że jednak patrząc na powiatowe szkoły, są te, które radzą sobie lepiej, tak jak patrzymy na ten ranking, no i na te, które no, w tym rankingu wysokiej pozycji nie zajęły. Tak się zastanawiam, w jaki sposób wpływać i kształtować ten poziom edukacji. Jakby czego te szkoły też od Was trochę może oczekują, tak? A może nie wiem, od rodziców, od środowiska, to, no bo to jest jednak system pewnych takich naczyń połączony. Zaczynamy pracę nad tym, żeby wdrożyć nowe kierunki we wszystkich placówkach. Poszerzać ofertę. Poszerzamy ofertę. Chcemy, żeby to pracodawcy, szczególnie w szkołach zawodowych, żeby to pracodawcy wskazywali na te kierunki, które są najbardziej potrzebne w naszym powiecie. Tak? I podpowiadają? Podpowiadają. Teraz nawet wchodzimy w współpracę z jedną z firm, która zaczyna inwestować w Nidzicy. Jest to bardzo duża firma z branży meblarskiej. No i mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy mieli nowy kierunek w technikum. Jeżeli chodzi o obecne czasy i tę walkę o ucznia, te rankingi są czymś naturalnym, że rodzice i uczniowie już macie takie sygnały, śledzą kto jaką ma pozycję i się tym kierują. Czy cały czas jednak znaczenie ma to, że mają na przykład blisko do szkoły, tak, jest łatwość komunikacyjna, no bo powiat to jest no, jednak pewien obszar, tak, bywa, że z zupełnie małych miejscowości dany uczeń dojeżdża. Co jest tym takim wyznacznikiem, czy takim podstawowym elementem, którym się kieruje taka rodzina, choćby w powiecie nidzickim? To, co pan powiedział, komunikacja jest bardzo ważna. Pracujemy nad tym, żeby dostęp młodzieży do szkół był jak najłatwiejszy, czyli pracujemy nad tym, żeby dojazdy dzieci, szczególnie z mniejszych miejscowości, były ułatwione. Poczyniliśmy kilka kroków w tym kierunku i dzieci mają zabezpieczone dojazdy. Jestem przekonany, że od nowego roku również dzieci będą mogły łatwiej dojeżdżać. Już teraz łatwiej mogą dojeżdżać do szkół powiatowych, szczególnie z tych najdalej oddalonych miejscowości w naszym powiecie, gdzie konkurencja z ościennych miast podbiera nam uczniów, że tak powiem, w cudzysłowie. Co jakby potwierdza to, że ta walka o ucznia pewnie nawet się będzie zaostrzać w kolejnych latach. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik, www.kopernik.tv. Paweł Przybyłek, wicestarosta powiatu nidzickiego, był Państwa i moim gościem, Marek Jarmowicz. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.